Ej, majówka, zobaczcie, leci mi para z ust, minus pół stopnia, tam wschodzi słońce, a zobaczcie, co się dzieje tutaj, na trawach, jest przymrozek, normalnie pół stopnia w majówkę, będą brały ryby czy nie? Ale kurde, woda wysoka. Ja nie mogę. Normalnie przez dojście do Starorzeczy płynie nurt, tu widać. Masakra, robi się zielono. Ale jak tam widać, jest też i biało. Bo mieliśmy przymrozek. Wątpię, żeby to działało dobrze na ryby, szczególnie o tej porze roku. Ale słuchajcie, dla takich okoliczności przyrody warto było wstać o godzinie 4 rano. Jest po prostu przepięknie. Ten śpiew ptaszków i ta przyroda, ten klimat bagienny. Ależ pięknie to wygląda. Parujące łąki. A ta biała plama to mleko. To woda, w której będę łowił. Siedzi. Ach, spadł. O kurde, piękny strzał. Ale piękne przywalenie w końcu. W drugim rzucie już przywalenie. Napawało optymizmem, ale kilkanaście rzutów kolejnych i nic, nawet dotknięcia. Także szybko przemieszczam się przez Starorzecze. Jak to był tylko jeden przypadkowy strzał, to spróbuję na bolenie, bo już robi się coraz cieplej. Już łapy nie kostnieją. Ryba. Aj kurde, już myślałem, że nic się nie wydarzy. Ładnie się gnie kijoszek. Oj tak. Nie wchodź tam. Nie wchodź. Nie. Kurde, ale chodź. No jest, w takich trawach i się skusił szczupaczek, ale chodzi śmiesznie, pięknie, łowienie na podniesionej wodzie morskiej. Wow! Śliczny, śliczny szczupaczek, ale czysty taki. Jest szczupaczyna, tra la 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 la. Zaliczona kolejna przynęta do challenge'u. Troszkę cieszę, taka rybka. Znowu mgła. I rybki biorą. Był strzał i teraz wyjechał. O! Ła! Polas. Mgła, zobaczcie, jaka szaruwa, a biorą. Taka minimalna falka po tafli się unosi, to ja tutaj chodząc ją sprowokowałem. Dlatego zobaczcie, nie ma żadnego wiatru i na takiej małej wodzie najmniejszy ruch, najmniejszy strzał po prostu płoszy ryby. Wiele razy to zweryfikowałem, że wpływając tutaj na łódce nie miałem wyników, a chodząc z brzegu po cichutku łowiło się olbrzymie ilości szczupaków. Pła już praktycznie zeszła. Szczupak był dzisiaj na chodzie. Te brania naprawdę były energiczne, nie takie jak wcześniej. I teraz pytanie, czemu tak mało było tych brań? Moim zdaniem są dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że mamy, widzicie, wysoką wodę, tu gdzie normalnie teraz stoję po kolana, to powinien być ląd i szczupak przy takiej wysokiej wodzie lubi przebywać po prostu jeszcze w tych trawach, nie wychodzi tutaj, o, tak jak za mną, na otwartą wodę, ale to zweryfikujemy za jakiś tydzień, za 10 dni tutaj przyjdę i sprawdzę. Jeśli będzie tych brań więcej, to znaczy, że po prostu ta teoria się sprawdziła, ale jest druga też teoria, która jest bardzo prawdopodobna. Słuchajcie, drzewa, które tam są za mną,
są całe białe. To oznacza, że tutaj zimą grasowały stada kormoranów i się już wyniosły. Byłem tutaj na wiosnę, to było tylko kormoranów, tylko kilka. Nie widać zbytnio drobnicy. Tak czasami bywa na takich małych starorzeczach. Latują kormorany i wycinają to starorzecze w pień. Dwie możliwości, niebawem się przekonamy, która była możliwa. Mam nadzieję, że to była ta numer jeden. Ajajajajaj. Czemu? Czemu? Kurde, już drugi dzisiaj. Piękne branie się nie wcina. Aj, znowu zmieniłem na ping-ponga, ale piękny strzał. Jest, kolejny. O ja pierniczę. Ale jaja. Jeden za drugim. Ale numer. Znowu ping-pong. Rascal w policjantach. Ale pięknie faluje ogonkiem. Ojoj. Może dlatego, że są mniejsze, ale pięknie walą. Ale siedział za skóreczkę. Płyń. Poszedł. Generalnie mam takie wrażenie, słuchajcie, że są mocne strzały i miałem tutaj strzał po strzale, że to była ta sama ryba. I tam tą rybę, którą najpierw miałem strzał i później miałem rybę i wyjąłem, to było z tego samego miejsca praktycznie. Więc mam wrażenie, że ryby są odpalone, walą, tylko że po prostu jest ich tak mało. Włożyłem kurtkę w spodniobuty. Próbuję się przedrzeć przez te trzciny na drugą stronę, na prawdziwe bagno. Uwielbiam taki klimat. Stoję już prawie po pachy. Kurde, mój cel jest tak blisko. Stoję na trzcinach, tu już jest głęboko po pachy. Jeśli trzcina się zawali, to jestem ugotowany, ale kto nie ryzykuje, ten się nie bawi. Ten nie łowi ryb, ale stoję, to się giba, ja pierdziu. Ej. Ja pierdziu. Wow, jestem. Zapadło to się, teraz pytanie, czy złowię tu rybę. Tak to wygląda, stoję na takiej chyboczącej się, to wszystko chodzi, całe to się wszystko rusza, ta wyspa, na której stoję, ale było warto. Teraz się boję tylko, jak ja stąd zejdę, nie? Rybki nie złapałem, ale naprawdę przeżycie niesamowite doznania w tej naturze, w tej dzikości. Kolejnymi bagnami docieram na rzekę. Wow. Też jest grubo. Kolejna miejscówka. Boleniówka, słońce mocno wali, było minus pół stopnia, teraz podejrzewam, że jest kilkanaście, jestem cały spocony, słuchajcie, i muszę tu spędzić dwie i pół, może nawet trzy godziny. To jest miejsce po jedną rybę, albo się tą jedną rybę złowi, albo nie, niemieckie oranie wody. Lecimy ze przygody. Nie widać oznak żerowania boleni, ale wiem, że tu są, dlatego zaczynam od cykady, będę łowił głębiej, w poprzek nurtu. Pod nurt i z nurta. Sprawdzę wszystko centymetr po centymetrze. Jeśli wyjdzie na moment na żerowanie, to musi walnąć moją przynętę. Nie wytrzymałem psychicznie tamtego miejsca. Już musiałem przysiąść, a tam nie dało rady przysiąść, bo tam wszędzie błoto, zapadałem się, woda się prawie mi wlewała do spodniobutów. Ale ludzie się przestraszyli, słuchajcie, chyba tych mrozów na 1 maja. Mamy 1 maja i jestem na miejscu, które się nazywa Studnia. I tu normalnie stoją namioty i grunt na gruncie pozostawiane i nie ma nikogo. Żywej duszy. To jest piękne miejsce. To są piękne takie, kurde, wiry. Tam się przelewa woda przez drzewa, więc kto wie, może tutaj. Mój dzisiejszy zestaw to faworyt Skyline 2,70 do 26 gram. Spasowałem go z nowym Revo Rocketem i plecionką Hype Tackle Pro 8X016. Uniwersalny taki zestawik na bagna, na rzekę, sandacz, szczupak, boleń. Zrobiło się ciepło, słoneczko świeci. Jak widać, przyjechali grunciarze na studnię, także wyniosłem się stamtąd. Wróciłem na tą miejscówkę, gdzie wychodzą bolenie. No i jeszcze godzinę jej poświęcę.
jednak. Ona ryba. Co to? Szczupak? Ja pierdziu. Myślałem, że bol. Ja pierdzie. O! Myślałem, kurde, że bolo, a to kurde szczupaczyna, czyli z dzisiejszej wyprawy wniosek jest taki, że generalnie przymrozek nie służy w majówkę boleniom, ale szczupakom jak najbardziej, nawet aktywuje na cykaldy. To świadczy o tym, że na tych starożytach, gdzie byłem, gdzie było tak mało szczupaka, poprawiały te szczupaki, więc przymrozek wyzwolił w nich agresję. Wczoraj praktycznie szczupak w ogóle nie żerował, a dzisiaj jest na chodzie. Wracaj do wody, rybko. To las. Mordki, ale jestem styrany. To był naprawdę niezły poranek. Szczupaki dały czadu, jednak bolenie się nie pokazały. Przymrozek je zmroził, zhibernował, dlatego pierdzielnie się na tym korzeniu, prześpię się i wieczorem uderzam na bolenie, bo skoro rano nie brały, to wieczorem uderzą z podwójną siłą i ja na nie będę czekał. Mam nadzieję, że wy również, jak materiał się podobał, to łapy w górę, suby i do następnego, bo majówka jeszcze długa. Elo!